Potrzebowałem chwili oddechu. Brzmiało raczej, jakbyś się pożygał. Pożygałem się. Ze stresu. Esa ciamba te fa amatar. Mamy przeciek. Dzwonił mój szef, ściągnął mnie na interwencję. Wszyscy w centrali Night City mają nerwy na wierzchu. Ale to chyba nie ty masz przejebane, nie? Ty tylko naprawiasz cudze błędy. Jackie, jak pracujesz w kontrwywiadzie Arasaki, to zawsze masz przejebane. Nie martw się, nie dam sobie radę. Buena suerte. Okej, z uwagi na to, że nie wiem, jak wyłączyć ten cholerny samouczek, to będzie chyba włączony. Może w rozrywce gdzieś, przekrzew? Jest. Mam nadzieję, że więcej się nie pojawisz ty tam. Widziałem cię w tym lewym rogu. Że na mnie patrzasz. No dobra, nieważne. Witajcie w żywocie Korpo Ścierwa. 2071. Korporacyjne oddziały zapobiegają zamieszkom San Francisco, ratując miasto przed ruiną. 2074. Początki amerykańskiej podróży w pierwszej wojny światowej. Oraz narodziny Samuro Arasaki. Czego znowu Jenkins? Kurwa! Miałeś to być godzinę temu. Zaraz będę, coś mnie zatrzymało. Pierdolony Frankfurt. Ta suka Abernathy pewnie spróbuje zrzucić to na nas. W takim razie kończę. Czekam u siebie. I pośpiesz się. No, no. Nie zesrań się, pan. Militech to widzi. Pan Jenkins, jest w swojej sta lat cię nie widziałem. Witało ciebie. To ja, Frank. Poznaliśmy się podczas zamieci. Wschodnie wybrzeże? Nie wiedziałem, że jesteś w Night City. Co u ciebie słychać? Takie tam. Jeszcze tydzień temu byłem w Kapsztadzie. Słyszałem, że pracujesz teraz w kontrwywiadzie. Macie pewnie z tym Frankfurtem totalną gównoburzę. Nie, skądże. Powiedz mi, jest taki, jak mówią? Co mówią o Jenkinsie? Że jest skuteczny, jak każdy psychopata. Podobno ostatnio trochę szaleje. Jest teraz w trudnej sytuacji. Szefowa miała poprzeć jego awans, kiedy przyjechali Japończycy. Zamiast tego wbiła mu nóż w plecy. A ty? Pod kim teraz jesteś? Pod Abernathy. To ona wymyśliła, jak rozegrać ten Kapsztad. Jest naprawdę dobra. Abernathy? Suka, która ugotowała mojego szefa podczas wyboru dyrektora operacji specjalnych. Wiesz, jak to jest. Rzeczy się dzieją. Dzieją się. Powiedz coś więcej o tej akcji w Kapsztadzie. Operacja Cargo. Wiesz, o co chodzi? Dozbrajanie lokalnych konfliktów w Afryce? Nie wiedziałem, że to ty. Ja? Zrzucaliśmy do oceanu skrzynie pełne karabinów. Trzeba było wyławiać je pożyczonymi kutrami rybackimi. Ciągle to samo, do pożygu. Ale tak się wygrywa wojnę. Okej. Okay. Przepraszam cię, ale nie mam teraz czasu. Pogadamy innym razem. Pewnie. Miło było cię zobaczyć. Obowiązuje procedura kryzysowa. Potwierdzam zabezpieczenie systemów. Ten od Jenkinsa. Zobaczymy. Proszę o wejście do przedsionka. Potwierdzam autoryzację gościa. Jesteś na linii? Siadaj. Pogadamy, jak skończy. Muszę ogarnąć to głosowanie, zanim stracimy bazę w Morzu Chmur. Zaraz zaczynają. Jak sytuacja? Tak jak się spodziewaliśmy. Dobra, wiesz, co robić. Zaczynaj. Szybka czystka. Dyrektor Abernathy? Widziałam głosowanie. Co to miało być? Sprzątanie.
Po tym gównie, które zrzucił na nas Frankfurt. Tak jak ustaliliśmy, usunąłem problem. Kazałam ci usunąć problem, a nie wymordować Europejską Radę Kosmiczną. Wiesz, ile będzie kosztowało zatuszowanie tego? Stracilibyśmy koncesję, a tak zyskaliśmy co najmniej tydzień. To sukces. Zawsze po linii najmniejszego oporu. Bez wyczucia. Cały ty. Jeszcze o tym porozmawiamy. Jak każdy psychopata. Nienawidzę tej kurwy. Od zawsze. Od zawsze to znaczy od kiedy? Przed Night City robiliśmy razem operację w Osace. 2 lata podchodów, bo już wtedy kopała pode mną dół. Wepchnęła mnie do niego później, kiedy przejmowała stanowisko dyrektora operacji specjalnych. A teraz trzyma mi broń przy skroni i upewnia się, że nic nie mogę zrobić. Ale nie naciśnie, kurwa, na spust, bo jestem jej potrzebny. Robię to, na co ona nie ma jaj. Suka. Dziel i rządź. Skuteczna strategia. Skuteczna, kurwa. Co byś zrobił na moim miejscu? Szczerze? Mów. Wygląda na to, że niewiele możesz zrobić. Ona ma po swojej stronie zarząd Night City. Jeżeli cię skreśliła, to... Rozumiesz? Rozumiem. Widzę, że postrzegamy tę sprawę bardzo podobnie. Weź to. Chip z danymi? Dowód mojego zaufania. No bierz. Zbierałem to przez ostatnie tygodnie. Dane biometryczne, karta traumy. Nazwiska ludzi, którzy są z nią blisko. Szofera, szefa ochrony, kochanki, męża kochanki, wszystko. Użyj tego i spraw, żeby Abernathy przestała być kłopotem. Sam to powiedziałeś. Nie pozostawiła mi wyboru. Jeżeli ktoś się dowie, że w ogóle o tym rozmawiamy, pociągniesz mnie za sobą na dno. To prawda. Wszyscy wiedzą, że to dzięki mnie jesteś tu, gdzie jesteś. Nikt nie uwierzy, że nie byłeś w to zamieszany. Co będzie, jeżeli teraz powiem nie? Nie zadawaj durnych pytań. To nie jest prośba, Vi. Widzę, że się zrozumieliśmy. Weź jeszcze to. Tajemnicze, lewitujące pieniądze. Transakcję z credit chipa można namierzyć, a papier znika zaraz po wydaniu. Otóż to. Znajdź ludzi spoza korporacyjnych szeregów i płać tylko tymi pieniędzmi. A do głównego zadania. Weź kogoś, kogo bardzo dobrze znasz. Wiesz, co mam na myśli. Wydaje mi się, że wiem. Dobrze. Będę zatem czekał na wieści od ciebie. Powodzenia. Na zewnątrz czeka na ciebie moja AV-ka. Możesz jej użyć. Nie zabić mnie. Jak mieć przekichane, to chociaż w dobrym stylu. Mam te raporty, o które prosiłeś. Wyślij mi je, nie mam teraz czasu. Vi, żyjesz? Jak tam w gnieździe żmi? Nie mam nic do dodania. Gniazdo żmi. Lepiej bym tego nie ujął. Masz kłopoty, co? Jeszcze nie. Na razie potrzebuję kogoś, komu ufam. Czyli naprawdę masz kłopoty. Spotkajmy się w Lizis. Za godzinę. No dobra. Ciekawe, czemu mi pokazało drogę w ten sposób. That's kind of weird. Potrzebuję twojej decyzji. Jest ryzyko, że nasz człowiek został zdekonspirowany. Znowu Frankfurt? Nie, to inna sprawa. Lokalna. Mów, o co chodzi, tylko szybko. Nasz agent w biotechnice ma podejrzenie, że się połapali. Został ostatnio objęty klauzulą tajności na poziomie czerwonym. Powoli, na ile może, szuka haków. Do rzeczy. Są tak czyści, że mogliby prowadzić sieć sierocińców. Podejrzewamy, że go przejrzeli i sprzedają mu lewe dane. Wyciągamy go, czy ma szukać dalej? Jak duże jest ryzyko? Raczej go nie zabiją, to nie w ich stylu. Ale mogą szantażować, że dorobią mu lewe oskarżenia i puszczą do mediów. On ma dzieci. Pęknie. Wyciągamy go.
Ale spokojnie, bez pośpiechu. Inaczej się połapią. Jenkins się wkurwi. Jenkinsa zostaw mnie. Jasne. No dobra. Karta Trauma Team. To jest fajna rzecz. Będzie okazja oglądać ich... No, przestrzeń. No, proszę. Robaczywy jabłko postmortem. Tak. Trening zupełnie tydzień. Wysoki poziom kortyzolu i adrenaliny. Tak, bo to ogólnie objawy wysokiego poziomu stresu, nie? No. No dobra. Wszystko załatwione. I można zapieprzeć do garażu. Aż się przebiegnę. Ja jeszcze nie mam paska wytrzymałości, więc mogę biegać ile chcę. Widziałaś relację z głosowania? Ja pierdolę. Swoją drogą, świat dobierze się nam za to do dupy. Świat się nigdy nie dowie. A tych parę osób, które pozna prawdę, zajmiemy się nimi. Arasuka, a nie Arasaka. Autoryzacja potwierdzona. A jest. Proszę określić cel podróży. Podaj analizę sytuacji w mieście. Wzmożona aktywność NCPD w dzielnicy Haywood. Brak oficjalnych komunikatów. Radiostacje wykazują, że na miejsce wysłano operatorów Maxtaku. Awaria sieci elektrycznej w Santo Domingo. Pozostałe dzielnice? Aktywność nieodbiegająca od normy. Podoba mi się, że sprawy w Frendlen Rogu pokazują mi się te akcje. I na górze proszę mam cały czas informacje. Lizzie's Bar. Ruszamy. To po lewej nie jestem do końca pewien, co to jest. U dołu w sensie. Network News 54. Nadzwyczajne wydanie wiadomości. Obrady Europejskiej Komisji Kosmicznej zostały przerwane przez awarię systemu stabilizacji neuronalnej. 5 członków Rady nie żyje. 3 jest w stanie krytycznym. Służby do teraz szukają przyczyn tego makabrycznego wypadku. Sprzęt konferencyjny dostarczony został przez biotechnikę. Jej przedstawiciele odmówili komentarza. To dobrze, wyciągam się tego typa. Jest już na miejscu. Niebawem przekażemy wam więcej wiadomości. Zostańcie z News Network 54. Mógł być przekichany, gdyby nam został na dłużej. Może jeżeli tak już będzie miał. Przyjemnie spoglądać miasto z tego poziomu. Tym bardziej, że jest na co patrzeć. No proszę. Co jest, czemu nie mogę? Katie? Tak? Jesteśmy umówieni dopiero na koniec tego dnia. Dzwonię, bo Quantified Satori otrzymało powiadomienie swoich odczytów biometrycznych. Wszystko w porządku? To chwilowe problemy. Nic, czym powinieneś się martwić. Pamiętaj o naszych ostatnich zajęciach. Relaksacja neuromięśniowa. Powtarzaj 3 razy dziennie. Naprawdę poczujesz się lepiej. Jasne. Do zobaczenia. Ta relaksacja neuromięśniowa. Chyba to jest jedna relaksacja, która w tym momencie się zadziała na Wii w tej sytuacji. No cóż. Feeling kamkwati tutaj? Czy to pytanie podpucha? Z tymi będziemy mieć jeszcze do czynienia.
strefy przeznaczonej do lądowania w punkcie docelowym. Wybierz miejsce jak najbliżej baru. Jebać procedury. Rozpoczynam procedurę lądowania według nowych wytycznych. Mogłeś nas, kurwa, zgnieść na miazgę! Zejdź mi z drogi. A tobie się wydaje, że kim, kurwa, jesteś, co? Kontrwywiad Arasaki, coś jeszcze? No, nie będę gościa prał po ryju, bo nie ma sensu. Kurwa. Nie można było po Bożemu, od ulicy? Jak będę w środku, zerknij na moją AV-kę. Nie płacą mi za to. Ma być nietknięta. Nie będę powtarzać. Witamy w Lizis. No, tyle w temacie. O Boże, ten utwór. Brzmi jak relacja z tego, z problemu z żołądkiem. Autentycznie. Nie bywasz tu za często, co? Dobrze cię widzieć, Mano. Siadaj. Opowiedz mi, co tam się wydarzyło. Dobrze cię widzieć. Co słychać? Chłopcy z Valentinos trochę przepychają się z Maelstromem. Jak nie dasz się zabić, to można nawet na tym zarobić. Wiesz, jak jest. Nie narzekam. Ale nie spotkaliśmy się po to, żeby gadać o tym, co umie. Mów, co to za wielka sprawa. Jackie, to, o czym ci powiem, musi zostać między nami. Por supuesto. Ale naprawdę. To jest coś, co może mnie pogrążyć. Pamiętasz, z kim rozmawiasz? Z gościem, który mógł to zrobić już dawno. Wystarczy, że powiedziałby komuś, co zdarzyło się w Meksyku, przy granicy. Uratowałeś mnie wtedy. Gdyby ta sprawa z kartelami wypłynęła... Ale nie wypłynęła. I ta też nie wypłynie, jak zawsze. Między nami. Weź tę drzazgę. Co myślisz? To będzie sporo kosztować. I lepiej załatwić wszystko po cichu. Z ręki do ręki. Mam pieniądze. Potrzebujesz całej ekipy. Netrunnera i to dobrego. Ze dwóch techników. Do tego kierowcy z naprawdę dobrą furą. No i cyngla. Tak. Właśnie jego brakuje. Do tego mnie potrzebujesz? Mam zabić tę kobietę? Wiem, że to delikatna sprawa. Dlatego potrzebuję do tego kogoś, komu mogę zaufać. Nie, to nie jest delikatna sprawa, Mano. To jest zlecenie morderstwa. Wiesz, jak to działa w Arasace? A może nie wiesz? To nie jest polecenie, którego wykonania mogę odmówić, Jackie. Ale ja mogę odmówić i odmawiam. Ty też powinieneś. No, teraz napijemy się i pogadamy o życiu. Gracias, mamita. Podwójna tequila z grenadyną i limonką. Nie ma nic lepszego na troski. Do spotkania. To jest najgłupszy toast, jaki istnieje. Co to w ogóle znaczy za spotkanie? Powinno się pić za matkę, za siostrę, za dziewczynę, którą poznasz jutro przy barze. Ale nie, kurwa, za spotkanie. Za spotkanie. Pogadał, ale i tak stracił. I cała reszta tego korporacyjnego gówna, wiesz, co to jest? Compacto con el diablo. Zawsze to mówiłem. Oddałeś duszę skurwysynom z Arasaki. Dzisiaj kazali ci zabić ją. Jutro każą komuś odjebać ciebie. Myślisz, że mam jakiś wybór? Jeżeli odmówię, zabiorą mi wszystko, co mam. No, zabiorą. Zabiorą też tę rękę, którą trzymają cię za jaja.
Nie wiem jak ty, ale ja lubię wybierać, kto mnie może trzymać za jaja. I tym kimś na pewno nie jest Saburo Arasaka, ani żaden z jego lamusów. Może kiedyś się na to zdecyduję. Jak będę poza ich zasięgiem. Zawsze jesteś w ich zasięgu. Zawsze. A wy co? Zabłądziliście? Wi, zgadza się? Jesteście z firmy. Coś się dzieje? Chodzi o Frankfurt? Chodzi o ciebie. Jenkins dał ci dzisiaj zadanie. Przekażesz nam wszystkie szczegóły. Nazwisko i przydział, bo nie dosłyszałem za pierwszym razem. Kurwa. Czujesz się teraz bardzo chujowo, co? Twój dostęp do korporacyjnej sieci właśnie został odcięty. Do dwóch... Ale kasy daje mu sporo. ...minut wspomaganie cybernetyczne, które masz, przestanie działać. Przekaż nam dane, które dostałeś od Jenkinsa. Zakończysz w ten sposób procedurę zwolnienia. Jak się dowiedzieliście? To nie twoja sprawa. Przekaż informacje. Już. Informacje są na tym chipie. To wszystko. Oficjalna część właśnie się skończyła. Ale myślę, że Abernathy chętnie dopłaci za pozbycie się takiego śmiecia. Wstawaj. Idziesz z nami. Narzucie. Hola, hola. Chłopcy, trochę się zapomnieliście. Jesteście daleko od domu. Może się okazać, że nie jest to dla was najlepsza dzielnica. Jednak nie grozisz mi. Wy zaczniecie strzelać, my zaczniemy strzelać. Może się okazać, że jeszcze ktoś zginie. Mamy to, po co przyszliśmy. To wystarczy. No ten kaksz to wyglądał jakby był z animalców, a nie z Arasaki. Zaczyna się.